Witajcie, horror fani i horror fanki. Tutaj witaj z horror ziom, razem z Mawryczyną. Dzisiaj tak trochę bez recenzji, a bardziej chciałem powiedzieć trochę co sądzę na temat tak zwanych creepypast. Oraz czy polecam ich słuchać. Otóż, czym w ogóle są te creepypasty? To takie króciutkie opowiadanka grozy, rozpowszechniane za pośrednictwem słynnej platformy YouTube, które tak, można powiedzieć, trwają od kilku czy kilkunastu minut nawet do dwóch godzin. Więc robią się z nich takie mini audiobooki. Oczywiście moim zdaniem creepypasty są tak dobrą alternatywą dla creepybooków, chciałem powiedzieć, dla audiobooków. Niektóre te audiobooki to trwają 10 godzin, 15, 20 godzin. Więc czasami jest to troszeczkę za długo. Cóż, mi osobiście zdarza się słuchać creepypast w trakcie pracy. Zresztą moja praca w pewnym momencie nie wymaga zbyt dużej dawki myślenia, bardziej bazuje się na pamięci motorycznej. I można sobie pozwolić na to, żeby coś tam w tle leciało. Powiem szczerze, że ich tematyka jest bardzo różnorodna. Mamy tam historię rodem z piekieł, tudzież jakieś demoniczne byty, ale także takie historie, można powiedzieć, kryminalno-detektywistyczne, czy po prostu jakieś takie mroczne historie z rodzaju zgłębiamy, co tam się dzieje w ludzkiej głowie. Ja osobiście słucham creepypast z dwóch źródeł, najczęściej, przepraszam, komar. Mianowicie z takiego kanału, to nazywa się Polish Creepypasta. Oczywiście ja nie mówię tego dlatego, że oni mi płacą. Nie. Mówię to dlatego, że chcę i tak robię. Mianowicie facet, który to czyta, te creepypasty na kanale Polish Creepypasta, ma niesamowity głos, niesamowicie niski, mroczny, po prostu taki idealny do właśnie czytania takich mrocznych i strasznych opowieści. Drugi kanał, którego słucham od długiego, długiego czasu, to Mystery TV. Tutaj główny lektor nie ma tak, można powiedzieć, mrocznego i strasznego głosu, który przenika w głąb naszych drzew, ale też daje radę. Co ciekawe, ten drugi kanał Mystery TV jest nawet popularniejszy od Polish Creepypasty. Oczywiście jest kilka jeszcze takich, można powiedzieć, pomniejszych kanałów, na przykład taki kanał In Umbra, który też jest, nie powiem, dobry. Tak naprawdę tego na YouTubie jest mnóstwo. Po co wpisujemy creepypasta i nam wyskakują setki pozycji. Ja tego słucham od dłuższego czasu i nie powiem, niektóre naprawdę trzymają w napięciu, niektóre są takimi trochę zbyt sentymentalnymi historyjkami, z jakąś taką mdłą muzyczką w tle, ale zdarzały się takie, które naprawdę przerażały. To dosłownie, widzicie? To jest takie troszeczkę krępujące, bo siedzisz w pracy, prawda? Ludzie są wokół i ty nagle siedzisz jak wryty. No, co prawda akurat w takiej pracy jak moja to dużo ludzi siedzi i tak i wpatruje się w monitor, ale z drugiej strony czasami może to człowieka tak zamrozić, że troszeczkę to takie siedzenie, patrzenie się może wydawać się dziwne. Ale do rzeczy. Tak naprawdę chciałem wam też powiedzieć, że być może i na moim kanale się pojawi jakaś creepypasta mojego autorstwa, którą
którą, mam nadzieję, popełnię przy pomocy mojego brata ciotecznego Gustawa, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Aczkolwiek nie wiem jeszcze, kiedy to nastąpi. Może wkrótce, a może w ogóle. Zobaczymy, jak się potoczą losy tego pomysłu. A jakie są wasze ulubione creepypasty lub kanały powiązane właśnie z tego typu mrocznymi historiami grozy? Piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeżeli wam się podobał ten filmik, dajcie łapkę w górę i nie zapominajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, hej!